We mentioned yesterday that Mrs. White had talked against the use of cheese. Mówiliśmy wczoraj, że Ellen White sprzeciwiała się używaniu sera. I have gone through all of her writings, published and unpublished. Przepatrzyłem wszystkie jej pisma, te opublikowane i nieopublikowane, to find out everything she said, aby znaleźć wszystko, co powiedziała, in an attempt better to understand what she meant. Aby zrozumieć lepiej to, co miała na myśli. Her earliest statement was in 1868. Jej pierwsze zdanie na ten temat było w 1868. Cheese should never be introduced into the body system. Ser nigdy nie powinien być dostarczony organizmowi. And the last one was in 1905, Ministry of Healing. A ostatnie stwierdzenie było w książce Śladami Jezusa w 1905. She said cheese was more objectionable than butter. Że ser jest o wiele gorszy niż masło. And it is wholly unfit for food. I nie pasuje jako pokarm dla człowieka. Well, I tried to find out from the external context. Chciałem odkryć, znaleźć z kontekstu zewnętrznego, if there were conditions which might have caused Ellen White to make these statements. Czy panowały jakieś warunki, które przyczyniłyby się do tego, że Ellen White wypowiedziała się w ten sposób. And I came up with five interesting facts. I znalazłem pięć interesujących faktów. In Mrs. White's day, w dniach Ellen White, the process known as pasteurization, proces, który nazywamy pasteryzacją, in which milk is brought to a boiling temperature and kept there for some minutes, w którym mleko jest doprowadzone do gotowania i utrzymywane w tej temperaturze przez pewien czas, to destroy potentially harmful bacteria, aby zlikwidować potencjalne bakterie, that system was not widely practiced in her day. Ten proces nie był szeroko rozpowszechniony w jej czasach. And as you know, jak wiecie, bacteria in milk multiply rapidly when it is not refrigerated. Bakterie w mleku rozmnażają się szybko, jeśli mleko nie jest w lodówce. A second problem. Drugi problem. In her day, milk was often watered down. In other words, added to the milk. W jej czasach często do mleka dodawano wodę. It is still happening in some places. Czasami się to zdarza i dzisiaj. At the seminary in Maruszewicz. W seminarium w Maruszowcu. The seminary does not own cows. Seminarium nie posiada swych własnych krów. They buy their milk from local ladies who own cows. Kupują mleko od pewnej kobiety na wsi, która posiada krowy. And these ladies all water the milk down by adding water. I ta kobieta rozcieńcza to mleko, dodając wodę do niej. Now in Mrs. White's day. W latach Ellen White. The water itself was sometimes polluted. Woda także była czasami zanieczyszczona. And on occasion additives were added to the milk. I przy tej okazji do mleka dostawały się też pewne bakterie. For various reasons. Z różnych przyczyn. For example, na przykład, if a cow were ill, jeśli krowa była chora, the milk, instead of being white, might come out yellow. Mleko może być zamiast białe żółte. Most people will not buy yellow milk. Większość ludzi nie kupi żółtego mleka. I wouldn't, and you probably wouldn't. Ja nie kupiłbym i prawdopodobnie wy też nie. So their problem was how to turn the milk back into white. A więc problemem ludzi, którzy sprzedawali mleko, było jak uczynić je dalej białym. Otherwise the dairies have to throw it out and suffer financial loss. Chyba jeśli nie chcieli bowiem wyrzucać tego mleka i ponosić strat materialnych. Niektóre rzeczy, które dodawano, aby rozjaśnić to mleko, were molasses, to była melasa, chalk, kreda and plaster of Paris. Okej. Okay. I chodzi o tynk. It's plaster. Yeah. Anyway, milk with those kinds of things in it would not be very nutritious. A więc mleko z tymi dodatkami nie byłoby zbytnio odżywcze. And could even represent a hazard to life and health. I mogło nawet stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. A third matter. Trzecia sprawa.
Dairies were not then regulated and controlled by government agencies. Produkty mleczne nie były kontrolowane przez rządowe agencje. And many of them were notorious for filthy conditions. I wiele z tych produktów nie nadawało się w istocie do spożycia. Fourth, po czwarte, lack of refrigeration created serious problems. Ponieważ nie znano lodówek, nie było jeszcze wtedy lodówek i to, ponieważ mleko nie było przechowywane w dobrych warunkach, sprawiało to kłopoty. And five, i piąte, disease among cows choroby wśród krów was widespread, były bardzo rozpowszechnione and was often transmitted to the milk and the cheese made from the cow. Także ta choroba przechodziła na mleko i na ser, z którego to mleka była robione. With the exception of the last point I just made, z wyjątkiem ostatniego punktu, który wymieniłem, those conditions do not apply in the United States now. Te poprzednie warunki już nie mają zastosowania, nie istnieją dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. And probably don't apply in most parts of the civilized world. I prawdopodobnie nie istnieją w większości świata cywilizowanego. All right, shall we conclude then? A więc czy teraz wyciągniemy wniosek, that there would be no danger in eating cheese today? Że nie byłoby, nie ma problemu w jedzeniu sera teraz. Not necessarily. Ale ten wniosek nie jest taki znowu pewny. Because there are some other problems today that we ought to look at. Ponieważ są pewne problemy jeszcze, na które powinniśmy spojrzeć. Regarding potential medical hazards. Chodzi o zagrożenie też medyczne. There is a retired medical doctor. Jest pewien emerytowany doktor medycyny, who used to teach at Loma Linda University Medical School, który nauczał na szkole medycznej przy Loma Linda University, where he held the rank of research professor of medicine, gdzie był on w randze profesora badawczego medycyny. His name is Dr. Milton Crane. Nazywa się Milton Crane. And he has written and done research extensively on milk and cheese and dairy products. I on badał właśnie produkty mleczne, ser, mleko i tak dalej. I have been in touch with him. Byłem z nim w kontakcie. He presently is serving at the Weimar Institute in Northern California. On obecnie pracuje w pewnym instytucie w północnej Kalifornii, where he is director of medical research, gdzie zarządza pracą badawczą w dziedzinie medycyny. And Dr. Crane says that with milk and cheese there are still potential hazards today. Że powiedział ten doktor, że w mleku i w serze są w dalszym ciągu pewne zagrożenia. And his first point is also the last point of the previous list. I jego pierwszy właśnie punkt tych zagrożeń to jest nasz ostatni punkt z naszej listy. Disease among cows. Choroby wśród krów. Dr. Crane says, Dr. Crane powiedział, that in North America, że w północnej Ameryce and quite possibly in other parts of the world, i całkiem możliwe, że w innych częściach świata there is a high incidence of leukemia, which is blood cancer. Okay. Jest dosyć duży stopień białaczki, czyli raka krwi. Among cows in dairy herds in many locations. Wśród krów i innych zwierząt dających mleko. One does run a risk. Istnieje niebezpieczeństwo, ryzyko. If one gets milk from a cow that has leukemia. Jeśli ktoś weźmie mleko od krowy chorej na białaczkę. There is a second problem which doesn't affect everybody, but might affect you. Jest pewien problem, który nie dotyczy wszystkich, ale może dotyczyć was. Ellen White never spoke about cholesterol. Ellen White nigdy nie mówiła o cholesterolu. This is a problem today for many people. Jest to problemem dzisiaj dla wielu ludzi. If you have a lot of cholesterol in your blood, and incidentally there's good cholesterol and bad cholesterol. Jeśli dużo macie tego cholesterolu, którego jest we krwi, it starts to fill up with a coating the interior of wnętrze naczyń krwionośnych. And the diameter is progressively reduced. I średnica tych naczyń stopniowo się zmniejsza.
Which means that less blood goes through. Co znaczy, że mniej krwi przepływa. And that which does go through. A ta, która przepływa, is under an elevated pressure. Przepływa pod zbyt dużym ciśnieniem. Well, if you have a problem with cholesterol, jeśli macie problem z cholesterolem, you probably want to avoid cheese. Powinniście prawdopodobnie zrezygnować z sera. And incidentally, there can be wide differences in cholesterol level within a single family. I co więcej, mogą być różnice jeszcze, jeśli chodzi o ten cholesterol. Even though they are all eating virtually the same food. Chodzi o ludzi, którzy posiadają ten cholesterol, inaczej się objawia on, chociaż jedzą ten sam pokarm. I will give you a personal example. Dam wam osobisty przykład. I have a complete physical examination from my doctor every year. Każdego roku robię takie całościowe badania lekarskie. Last year when I went, ostatniego roku, he drew some blood. Lekarz pobrał trochę krwi for various laboratory tests, i zrobił różne testy laboratoryjne. One of which was for cholesterol. Jeden z nich dotyczył cholesterolu. The year before, my level was 144. Rok temu poziom cholesterolu u mnie był 1,44. And that was considered good. I to uważane jest za dobry poziom. Anything under 200 on this scale is considered acceptable. Poziom poniżej 200 na w tej skale jest uważany jako dobry. If you are above 200, you are progressively at risk. Jeśli poziom ten przewyższa 200, to zwiększa się u was niebezpieczeństwo. So my record of 144 was considered good. A więc ten mój poziom 1,44 jest uważany za dobry. Last year I had it tested again. Przebadałem się jeszcze raz. And it had dropped 13 points. Dropped down. I to spadło o 13 punktów w dół. So it was now 131. I dzisiaj to jest 131. Which was even better. Co jest nawet lepsze. And my doctor told me. I doktor, mój doktor powiedział. He said, Mr. Kuhn, panie Kuhn, you have the lowest level of cholesterol of any patient in my entire practice. Powiedział mi, że poziom cholesterolu u pana jest najniższy, jaki spotkałem w całej mojej lekarskiej praktyce. That was good news. To była dobra nowina. And when you're visiting a doctor, you always want good news. Kiedy idziecie do doktora, to zawsze pragniecie dobrych nowin. Now my wife doesn't get an exam every year. Moja żona nie robi takich badań każdego roku. But she had one last year. Ale ostatniego roku zrobiła. And when her results came back, i gdy jej rezultaty podano, the doctor said, your cholesterol level is too high. Powiedział, że poziom pani cholesterolu jest zbyt wysoki. It was well over the 200 mark. Był bardzo poza te 200 punktów. And he said, as from today, i powiedział, że od dzisiaj you have got to work to reduce it. Musi pani popracować nad zredukowaniem tego. He said, you must use very little milk. Musi pani używać mało mleka. My wife loves to drink milk. A moja żona uwielbia mleko. You must drink very little milk. Musi pani pić mniej mleka, mało mleka. You must use very little cheese. Musi pani używać bardzo mało sera. And you must greatly reduce the number of eggs you are using. I trzeba zdecydowanie ograniczyć ilość jajek, które pani je. Because all of these things are high in saturated fat. Ponieważ wszystkie one powodują wzrost poziomu. Anyway, cheese w każdym razie ser has a high level of saturated fat. Posiada bardzo dużo tego rafinowanego tłuszczu. That might be a problem for you, or it might not be a problem. To może być problem dla was, albo i nie musi być. There's a third problem. Jest trzecia kwestia. Or at least a potential problem. No, przynajmniej jakiś potencjalny problem. Cheese not only has a lot of highly saturated fat. Nie tylko, że ser posiada ten poziom tłuszczu. Cheese also has a high concentration of sodium salts. Ser posiada także dużą koncentrację jakichś soli sodowych. And if you have trouble with high blood pressure or hypertension, jeśli macie problemy z nadciśnieniem krwi, you may need to avoid dairy products. Być może powinniście omijać produkty mleczne, particularly cheese.
szczególnie ser. Now, hypertension used to be a problem of people in later life. Nadciśnienie zwykle jest problemem ludzi w późniejszym wieku. It used to be a problem of people in their 60s. Zazwyczaj ludzi w latach 60. And then as time went on, it was a problem of people in their 50s. Ale z biegiem czasu ten problem rozszerzył się na ludzi, którzy mają około 50-60 lat. And in their 30s and 20s. A także mających 30-20 lat. Several years ago, kilka lat temu, a friend of mine who was a scientist, mój znajomy, który był naukowcem, was visiting an Adventist secondary school, a boarding school. Wizytował pewną średnią szkołę adwentystyczną. In that school, on the table in the cafeteria, w tej szkole na stole w jadalni, they had little glass containers of salt that you could shake on your food. Mieli małe takie pojemniki z solą. He ate a meal in the cafeteria. On zjadł posiłek w jadalni. And he observed the secondary school students as they ate their meal. I obserwował tych uczniów, jak oni jedzą posiłek. And he noticed. I zauważył, that even before they would taste the food, że zanim jeszcze skosztują ten pokarm, they would virtually baptize it with salt. Oni chrzczą ten pokarm solą. And very heavily so. Dużo soli sypią. And he suspected there might be a medical problem. I spodziewał się, że mogły być jakieś problemy zdrowotne. He said to the principal of the school, powiedział dyrektorowi szkoły, I would like to test the student body for hypertension. Chciałbym sprawdzić ciśnienie tych studentów. He wasn't going to charge them. On nie chciał opłaty za to. So they said, okay. A więc pryncypał powiedział w porządku. So they tested the students. I sprawdzili ciśnienie studentów. These are young people, 14 to 18, right around in there. To byli uczniowie w wieku od 14 do 18 lat. And in that age bracket, i w tym okresie, w tym wieku, there is usually the lowest level of hypertension among the population. Zazwyczaj jest najniższy stopień nadciśnienia, jeśli chodzi o ludzi we wszystkim, w innych okresach wieku. When Dr. Thomas got the results back, gdy doktor ten otrzymał już wyniki z powrotem, only 25% of the students, tylko 25% uczniów, had normal blood pressure. I miało normalne ciśnienie. Another 50%, inne 50%, had substantially elevated rates of blood pressure. Miało wydatnie podniesione ciśnienie. And 25%, a 25%, had blood pressure so high, miało nadciśnienie tak wysokie, that they were very greatly at immediate risk. Że niebezpieczeństwo było bardzo bliskie. And he was shocked. I był zszokowany. This was dangerous. To było niebezpieczne. So he went to the students. Poszedł do uczniów. And said, I would like to conduct a medical experiment on you. Powiedział, że chciałby przeprowadzić pewien eksperyment medyczny na nich. Would you be willing to participate? Czy chcielibyście wziąć udział? They said they would. Powiedzieli tak. So he said, here's what I'm going to do. Powiedział, to chcę właśnie zrobić. I am going to remove from your dining room tables. Chcę ciągnąć z waszych stołów w jadalni all the shakers containing salt. Te wszystkie pojemniki z solą. The cook will still use a little salt in preparing the food. Kucharz będzie używał trochę soli w przygotowaniu posiłków. What we are removing is the extra salt on the table. Ale to, co my zrobimy, to usunięcie tej dodatkowej soli na stołach. And we are going to do it for 6 months. I będziemy to robić przez 6 miesięcy. Some of the students grumbled, but they went along with it. Niektórzy studenci byli niezadowoleni, ale w końcu się zgodzili. Pod koniec 6 miesięcy wrócił i przetestował znowu ich ciśnienie. In almost every case, the level was back down to normal for almost the entire student body. Prawie w każdym przypadku ciśnienie wróciło do normalnego poziomu. The high level of sodium salt in cheese. Duży poziom soli sodowych w serze can for some present a problem in controlling high blood pressure. Może sprawiać u niektórych problem z nadciśnieniem.
Then Dr. Crane gave a fourth reason. Później ten doktor dał czwartą przyczynę. Why you might want to look carefully at cheese as an article of diet today. Że powinniście sprawdzać jaki to jest ser, który jecie. Many people have an allergy to milk and milk products. Wielu ludzi jest uczulonych na mleko i produkty mleczne. That they may not even be aware of. I nawet mogą sobie z tego sprawy nie zdawać, że to sprawia tyle problemów wewnątrz ich ciał. Podjęto pewne eksperymenty w pewnym instytucie przez doktora Crane'a i doktora Lee z Korei. Dr. Lee has done extensive research in dairy products and cheese. Dr. Lee bardzo dużo badał produkty mleczne. And they have found i odkryli, that for patients who do have an allergy to dairy products, że pacjenci, którzy są alergiczni na produkty mleczne, when they were taken off cheese and milk and other dairy products, że gdy się im odejmie mleko, ser i inne produkty mleczne, their recovery of good health almost seemed miraculous. To wydaje się ludziom, ponieważ zdrowieją, że to uzdrowienie jest jakby cudowne. Incidentally, just a couple of months ago, właśnie kilka miesięcy temu, US News and World Report, gazeta US News and World Report carried a cover story. Na pierwszej stronie umieściła historię on allergy, dotyczącą alergii. And it mentioned that many people have an allergy to dairy products of which they themselves are totally unaware. Powiedziano tam, że wielu ludzi jest uczulonych na produkty mleczne i nie zdają sobie z tego sprawy. So maybe it is still a good idea for us to look at whether we want to use cheese or not. I być może jest to dobra idea, żeby sprawdzić, czy my musimy jeść ser i mleko, czy też nie. The final item. Ostatnia sprawa. The height of the antediluvians. Kwestia wzrostu, omawiamy te trudności związane z nauką, prawda? Kwestia wzrostu ludzi przedpotopowych. The paleontologists have found fossil remains of giant animals called dinosaurs. Paleontolodzy znaleźli kamieliny gigantycznych zwierząt nazywanych dinozaurami. But so far I have yet to see an authenticated record. Ale do tej pory nie ma jakiegoś takiego oficjalnego sprawozdania of finding the remains of men who were more than twice the size of men today. O odkryciu szczątków ludzkich większych dwa razy niż obecnie ludzie. Well, how do we account for these 14 statements? A więc jak mamy popatrzeć na te 14 stwierdzeń Ellen White? Well, first, some of them, as we have already noted, are not as funny as they seem. Zauważyliśmy, że niektóre z nich, chociaż wydawały się dosyć śmieszne, nie są jednak takie. But on four or five of them, I can absolutely give you no help. Ale na 4 lub 5 nie mogę wam nic odpowiedzieć. Science does not agree. I nauka albo się nie zgadza. And on some of these, science disagrees. Albo nie znalazła jakiegoś potwierdzenia. There have been various theories put forward. Wiele teorii powstało. I am not sure that any of them are very satisfactory. Ale nie wiem, czy wszystkie one mogą nas usatysfakcjonować. Although I do make one observation. Chociaż chciałbym podać pewien wniosek. In all of these statements, we wszystkich tych stwierdzeniach, wherever there is counsel, gdziekolwiek jest jakaś rada, the counsel is impeccable, perfect. Ta rada jest dokładna, jest perfekcyjna. The problem comes with explanation. Problem pojawia się, jeśli chcemy to wyjaśnić. I wonder if I have discovered one possible explanation. Być może, myślę, że odkryłem jedno możliwe wyjaśnienie. In 1901, Mrs. White wrote, w 1901 Ellen White napisała, I use some salt and always have.
Ja używam trochę soli, zawsze to robiłam. Because from the light given me by God, z powodu światła danego mi przez Boga. Salt, instead of being deleterious or dangerous, sól, zamiast być niebezpieczną, is actually essential for the blood. Jest w istocie kluczowa dla krwi. The whys and wherefores of this I know not. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem. I simply give you the instruction as it was given to me. Po prostu daję wam te zalecenia, które mnie samej zostały dane. Let's look at this statement for a moment. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu zdaniu. First of all, przede wszystkim, what Ellen White said about salt is very good counsel today. To, co Ellen White powiedziała o soli, to jest dobra rada i na dzisiaj. She warned against both extremes. Ona ostrzegała przeciwko dwoma skrajnościami. There were people who were saying, use a lot of it. Byli ludzie, którzy mówili, żeby używać dużo soli. That's dangerous. I to jest niebezpieczne. There were also some medical health reformers. Byli także pewni reformatorzy zdrowia, who said, którzy mówili, don't use any at all. Nie używajcie w ogóle żadnej soli. If you don't get any salt, jeśli nie używacie soli, it will affect the balance of the chemistry of your blood. To wpłynie na równowagę waszej krwi. A little is necessary. Trochę soli jest konieczne. And Ellen White said the angel told her to use a little. Ellen White powiedziała, że anioł poinstruował ją, aby używać trochę soli. But on the question of salt, ale w kwestii soli, she said, powiedziała, the angel didn't tell me the whys and wherefores. Anioł nie powiedział mi dlaczego i po co. Sometimes the angel did give reasons. Czasami anioł dawał przyczyny, powody. And in this case the angel gave no reasons, just gave counsel. A w tym przypadku anioł nie podał powodów, po prostu dał radę tylko. Now, in all of these 14 statements, we wszystkich tych 14 stwierdzeniach, where there is counsel in it, jeśli jest tam jakaś rada, the counsel is good. Rada jest dobra. Nobody criticizes that. Nikt nie krytykuje jej. Where the critics are smiling, gdy krytycy się śmieją, are the reasons given for the counsel. Gdy się uśmiechają, nie, to nie z tego powodu, że rada jest zła, ale że nie można tego wyjaśnić konkretnie. And I have wondered, i ciekawy jestem, is it possible, czy jest możliwe, that in the earlier days, że we wcześniejszych latach, because almost all of these problem statements are from the earliest days, ponieważ te wszystkie problematyczne stwierdzenia pochodzą ze wczesnych lat działalności Ellen White, was it possible, czy było możliwe, that the angel gave counsel, że anioł dawał rady, and then Ellen later read something, a Ellen później pisała coś, that seemed to provide an explanation, i być może chciała dać jakieś wyjaśnienie. And so she included it along with the counsel. Także to wyjaśnienie, które chciała dać, łączyła razem z radą anioła. I don't know. Nie wiem. And I don't know anybody who does. I nie znam nikogo, który by to mógł wyjaśnić. Some of the attempted explanations I find very unsatisfactory. Kilka takich próbnych wyjaśnień uważam za niesatysfakcjonujące. But even in the council, in these things, the council is okay. Ale jeśli chodzi o rady, które Ellen White podaje w tych stwierdzeniach, one są w porządku. All right, with that as a background, to jest to tło. I want to talk now, teraz chcę mówić about the subject of doubt and faith. Na temat wątpliwości i wiary. Because on the basis of these 14 statements, ponieważ na podstawie tych 14 problematycznych stwierdzeń, there have been a few Adventists, znalazło się kilku adwentystów, who threw Mrs. White out totally, którzy odrzucili Ellen White zupełnie. How can a person that says this be a prophet? Jak osoba, która mówi takie rzeczy, może być prorokiem? Well, let's talk about doubt and faith. Pomówmy więc o wątpliwości i wierze. Let's see if an intelligent and educated Adventist can believe in her. Czy wykształcona, inteligentna osoba, adwentysta, może w nią wierzyć? And I would like to make a few preliminary considerations. Chciałbym takie wstępne rozważania przed tym jeszcze podać. Doubt or faith,
Wątpliwość lub wiara are both an exercise of the will. Są obie jakimiś wychodzą z naszej woli, wyrazicielami naszej woli. If you want to believe something, you can believe it. Jeśli chcesz w coś wierzyć, wierzysz w to. If you want to doubt something, you can doubt it. Jeśli chcesz w coś wątpić, to wątpisz. They are both a function of the will. A więc obie te sprawy są funkcjami naszej woli. And we must recognize, i musimy stwierdzić, that there are still some unresolved problems, że ciągle są pewne nierozwiązane problemy in the inspired writings. W natchnionych pismach. In 2 Peter, w drugim liście Piotra, the last thing that Peter says in his book before he says goodbye, ostatnią rzeczą, którą porusza Piotr w tym liście, zanim mówi do widzenia, had to do with Paul's writings. Dotyczy pism Pawła. And he said, Piotr mówi tam, our beloved brother Paul has written some things, nasz umiłowany brat Paweł napisał pewne rzeczy, that are hard to be understood, które są ciężkie do zrozumienia. Peter found some of Paul's theology hard to understand. Piotr odkrył w listach Pawła pewne rzeczy trudne do zrozumienia. Now this is all the more remarkable. I to wszystko jest bardzo znaczące. When you realize that Peter had the two highest spiritual gifts. Jeśli rozważycie, że Piotr miał, zdajcie sobie sprawę, że Piotr miał dwa najwyższe dary ducha. He had the gift of prophecy. Miał dar proroctwa. And he had apostleship. I miał dar apostolstwa. The two highest spiritual gifts. Dwa najwyższe dary ducha. And yet Peter, an inspired writer, a jednak Piotr, ten natchniony autor, found some things in his fellow inspired writer's writings. Znalazł u swojego współtowarzysza równie natchnionego that he just couldn't understand. To, czego nie mógł zrozumieć. Now, if Peter had trouble with some of Paul's writings, jeśli Piotr miał kłopoty z pismami Pawła, it may not be a disaster, to nie jest klęską, if we have some trouble with a few things that Mrs. White wrote, że my mamy problemy z kilkoma rzeczami, które napisała Ellen White. And at this point, i w tym miejscu I want to introduce something, chciałbym wprowadzić that I hope will be helpful. To, co myślę będzie pomocne. I have expanded the thing that originally appeared in the syllabus. Rozwinąłem pewne rzeczy, które pierwotnie mam ukazały się w moim tym skrócie wykładów. On the basis of some research I did down at Maruszewicz and also since I've come here. Na podstawie pewnych badań, które zrobiłem w Maruszowcu i także tutaj w seminarium. There are two contemporary views of faith. Są dwa współczesne jakby poglądy wiary, that Ellen White felt were not desirable. Które według Ellen White nie były pożądane. Some people think of faith, niektórzy ludzie myślą o wierze as simply intellectual agreement with a list of doctrinal propositions. Jako po prostu intelektualną zgodę na zgadzanie się z listą doktryn Kościoła. And in Desire of Ages, i w życiu Jezusa, she said many hold faith as an opinion. Że wielu podtrzymuje taki pogląd. Now there is a sense, jest w tym jakiś sens, in which faith may be equated with doctrinal views. W którym wiara może być zrównana z doktrynalnymi poglądami. In Jude 3, w liście Judy, trzeci rozdział, Jude speaks about the faith once delivered to the saints. W trzecim wierszu Juda mówi o wierze raz przekazanej świętym. In that sense, faith can be viewed as doctrines. W tym sensie wiara może być uważana jako doktryna. But Mrs. White said, ale Ellen White powiedziała, saving faith involves more than mere doctrinal belief. Wiara zbawiająca zawiera więcej niż zasady doktryny pewne. In James 2:19, w Jakubie, drugi rozdział, 19 wiersz, we are told, dowiadujemy się, that the devils believe and tremble, że demoni też wiedzą, a drżą. But they don't have faith. Ale nie posiadają wiary. Faith is more than just mere intellectual belief.
Wiara to jest coś więcej niż jakiś pogląd intelektualny. There is another view of faith among many Christians. Jest inny pogląd na wiarę wśród innych chrześcijan. That is an irrational emotional attitude. Uważają za jakąś wiarę jako irracjonalną, emocjonalną postawę, which perhaps might be best characterized, który może być chyba najlepiej scharakteryzowany as a leap in the dark and you hope you land on your feet. Jako po prostu rzucenie się w ciemność i wiara w to, że Bóg nam pomoże. In Desire of Ages, page 347, w Życiu Jezusa I discovered something that I had read many times. Odkryłem coś, co wiele razy czytałem. But when I went over it the last time, I saw a deeper meaning. Ale ostatni raz, gdy to czytałem, zauważyłem takie głębokie znaczenie. Mrs. White uses two metaphors to describe what she calls saving faith. Ellen White używa dwóch metafor do opisania tego, co nazywa zbawiającą wiarą. And she says it is a transaction. Mówi, że to jest pewna transakcja, by which those who receive Christ, przez którą ci, którzy otrzymują, którzy przyjmują Jezusa, join themselves to him, jakby przyciągają go do siebie, sami stają się jakby udziałowcami Chrystusa in a covenant relationship with God. Poprzez przymierze z Bogiem. The two key figures. Metaphors. Dwie te metafory, figury. A transaction. Transakcja. A transaction is a process. Transakcja to jest pewien proces. And the other expression was covenant relationship. A drugie stwierdzenie to jest jakiś związek poprzez przymierze. Both of these ideas, obie te idee, involve a set of obligations and responsibilities that each person has to the other. Zawierają zestaw obowiązków i praw, które dwie osoby mają wobec siebie. And in developing this definition of faith, i rozwijając tę definicję wiary, I discovered from her writings, odkryłem w jej pismach, that there are seven steps in the exercise of faith. Jest siedem takich stopni w doświadczeniu wiary. And God takes the first four. I Bóg bierze na siebie cztery pierwsze stopnie, before he asks you to do the last three. Zanim poprosi ciebie, abyś zrobił trzy ostatnie. Let me share them with you. Chciałbym się z nimi wami podzielić. God does four things, Bóg czyni cztery rzeczy, before he asks anything from you. Zanim zapyta o coś was. Number one. Po pierwsze, God endows the human mind. Bóg wyposaża ludzki umysł with the power to discriminate between right and wrong. W moc odróżnienia pomiędzy dobrem a złem. I will not give you the references, but I do have them here in my paper. Nie podam wam odnośników, skąd to zaczerpnąłem, ale mam je tutaj na moim manuskrypcie. God's first step. To jest Boży pierwszy krok. He gives you and he gives me. On daje tobie i mnie the power to discriminate between right and wrong. Moc do odróżnienia dobra i zła. Secondly, po drugie, as Paul tells us in Romans 12:3, tak, to co Paweł mówi nam w liście do Rzymian 3 rozdziale. God gives to every human being a measure of faith. Bóg daje każdej ludzkiej istocie pewien wymiar wiary. All right, he's given us a mind that can distinguish between right and wrong. Daje nam umysł, który może rozdzielić pomiędzy dobrem i złem. Then he gives us a measure of faith. Daje nam też wykładnik, czynnik, wiarę. Third. Po trzecie. Then he gives us information. Daje nam informację. Sometimes Mrs. White calls it light. Czasami Ellen White nazywa to światłem. And then fourth. I po czwarte. God gives us evidence. Bóg daje nam świadectwa, dowody of the divine origin of these messages. Boskiego pochodzenia tych poselstw. Now, God never asks us to believe. Bóg nigdy nie chciał, abyśmy wierzyli until he has first given us evidence. Do czasu, gdy nie da nam wszystkich dowodów. And Mrs. White characterizes that evidence in two ways. I Ellen White opisuje te dowody w dwa sposoby. In terms of quantity, w terminie, w kwestii ilości, she said, mówi, he gives us sufficient evidence to base faith.
Mówi, że Bóg daje nam wystarczającą ilość dowodów, aby uwierzyć. Sufficient. Wystarczający. Then she uses other words. Później używa innych słów. Abundant. Duża ilość. Plenty. Mnóstwo. Ample. Podobne słowa. And she makes it clear that God is not stingy with this. He gives us plenty. I stwierdza wyraźnie, że Bóg nas tutaj nie oszukuje. Daje nam naprawdę dużo tych rzeczy. So much for the quantity. A więc to w kwestii ilości. Then she talks about the quality. Później mówi o jakości. And she further characterizes it. I dalej ocenia, charakteryzuje to. As a testimony that appeals to our reason. Jako świadectwo, które apeluje do naszych umysłów. And I found a statement just a couple days ago. I znalazłem te stwierdzenia kilka dni temu. Which really illustrates this in a beautiful way. Co rzeczywiście ilustruje to w piękny sposób. In Patriarchs and Prophets, page 434. Patriarchowie i prorocy na stronie 484. Mrs. White is talking about the almost the final movements of Israel before they went into the promised land. Ellen White opisuje wydarzenia w czasie wędrówki na pustyni tuż przed wejściem do Kananu. And she talked about the heathen nations around them. Mówiła o bawochwalczych narodach dookoła. And she said that God gave these nations. Powiedziała, że Bóg dał tym narodom unmistakable evidence. Bezbłędne dowody, that he was the only true God. Że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. In the next sentence, w następnym zdaniu, sufficient evidence was given. Wystarczająca ilość dowodów była dana, that they might have known the truth. Że mogli, że powinni poznać prawdę. And earlier she said he gave them evidence for 400 years. Wcześniej powiedziała, że dawał im dowody przez 400 lat. Now, when Israel started out for Canaan, gdy Izrael wędrował do Kananu, God gave the pagan nations evidence that he was leading Israel. Bóg dał pogańskim narodom dowody, że on prowadzi Izrael. But they didn't go in. Ale Izraelici nie weszli do Kananu. It was 38 years before they got ready to go in. Dopiero po 38 latach oni weszli do Kananu. The second time. Drugi raz. And Mrs. White makes this third statement. Ellen White podaje trzecie zdanie. When God brought his people the second time to the borders of Canaan, gdy Bóg przybliżył swój naród po raz drugi do granic Kananu, additional evidence of his power was granted to the heathen nations. Dodatkowa ilość dowodów została dana pogańskim narodom. To sum it up. Aby podsumować, for 400 years, przez 400 lat these pagan nations had unmistakable evidence, te pogańskie narody miały bezbłędne dowody, sufficient evidence, wystarczające dowody. And then 38 years later, after the first try into Canaan, a 38 lat po pierwszej próbie wejścia do Kananu, he gave them still additional evidence. Bóg dał im dodatkowe dowody. All right, God gives evidence. A więc Bóg daje dowody. Those are the four things he does. To są te cztery rzeczy, które Bóg czyni. He enables your mind to distinguish between right and wrong. Uzdania wasz umysł, aby odróżnić między dobrem i złem. He gives you a measure of faith. Daje wam wiarę. He gives you light. Daje wam światło. And fourth, he gives you evidence that it's from God. I daje wam dowody, że to światło jest od Boga. After he has done these four things, po tym jak Bóg czyni te cztery rzeczy, then he comes to you and me and he says, I want three things from you. Przychodzi do ciebie i do mnie i mówi, ja chcę od ciebie trzech rzeczy. Number one. Pierwsze. He said, I want you to examine this evidence. Chcę, abyś przebadał te dowody in an appropriate way. We właściwy sposób. With an open mind. Z otwartym umysłem. A humble and teachable spirit. Z pokornym umysłem, duchem. A careful, objective examination of the evidence. Dokładna, obiektywne sprawdzenie tych dowodów. Then the second step he asks of you and me. Drugi krok, jaki chce, żebyśmy uczynili. Is to render a verdict as if you were a judge. Aby wydać werdykt, jak gdybyś był sędzią. And now please notice the expression. I teraz chciałbym, abyście zwrócili uwagę na to wyrażenie. Render a verdict based on the preponderant weight of the evidence. Aby wydać wyrok
na podstawie ciężkości tych dowodów. All right? You say there's 80% of this? A więc mamy 80% tego. That's clear. Jest to jasne. There's 20% that isn't clear. Ale 20% jakichś niejasnych rzeczy. Well, which way are you going to decide? A więc na jaką stronę się przychylicie? You'll decide, I hope, on the basis of the 80%. Myślę, mam nadzieję, że zdecydujecie się na to, co jest potwierdzone przez 80%. And I'm going to tell you in a minute why I hope you will do it on the basis of the 80%. I za minutę powiem wam, dlaczego mam nadzieję, że właśnie się do tego przychylicie. Actually, with Ellen White, we have more than 80%. W istocie, jeśli chodzi o Ellen White, to udowodnionych mamy więcej niż 80%. I would have to say that there's 90 to 95% evidence in her favor. Powiedziałbym, że na jej korzyść jest udowodnionych 90-95%. That her writings are from God. Że jej pisma są od Boga. But I have to tell you. Ale muszę wam powiedzieć. We don't have 100%. Że nie mamy 100% udowodnionych. And I'm going to explain in a moment. Za chwilę chcę wam wyjaśnić. Why we never will have 100%. Dlaczego nigdy nie, te 100% nie zostaną do końca wyjaśnione. Right now we have 90 to maybe 95%. Obecnie mamy jakieś 90-95%. But there are a few things that are not clear. Ale jest kilka rzeczy, które nie są jasne. All right. W porządku. God says examine it. Bóg mówi, aby to przebadać. Come to a decision. Aby podjąć decyzję. On the basis of the preponderant weight. Aby podjąć decyzję na podstawie przeważającej ciężkości dowodów. And then third, i po trzecie, he wants us to live and act in accordance with the verdict that we just rendered. Chce, abyśmy żyli i działali według tego werdyktu, jaki sami wyraziliśmy. Now I said a moment ago, chwilę temu powiedziałem, that we don't have 100%. Że nie mamy 100%. And by the way, we don't have 100% with the Bible either. I przy okazji nie mamy 100% faktów biblijnych udowodnionych. Now let me tell you something. Powiem coś wam. If I were God, gdybym był Bogiem, you don't know how lucky you are that I'm not. Nie zdajcie sobie sprawy, jak powinniście być szczęśliwi, że nie jestem Bogiem. If I were God, gdybym był Bogiem, I would make this thing so clear. Ja bym uczynił te wszystkie rzeczy tak jasnym. I would give you 100%. Ja bym dał wam 100%. I would take the Ellen White prophethood. Ja bym wziął ten profetyzm Ellen White. I would nail it to the floor so tightly. Przybiłbym go do podłogi tak ściśle. That you couldn't put a screwdriver under it to pry it up. Że nie moglibyście nawet włożyć śrubokrętu, żeby podważyć to. If I were God, gdybym był Bogiem, I would make it totally clear. To uczyniłbym to zupełnie jasne. Mrs. White tells us why God doesn't do that. Ellen White mówi nam, dlaczego Bóg nie czyni tego. And why he won't do it. I dlaczego on tego nigdy nie zrobi. If God removed, totally removed all opportunity to doubt. I gdyby Bóg nie dał nam żadnej możliwości do wątpienia. And he could. A przecież mógłby to zrobić. If God removed all opportunity for doubt. Jeśli nie dałby nam żadnej możliwości do wątpienia. At the same time, he would be removing all opportunity to exercise faith. To tym samym nie dałby nam możliwości do tego, żeby doświadczyć naszej wiary. And Ellen White tells us. Ellen White mówi nam. If you desire to question and criticize and laugh. Jeśli chcesz kwestionować, krytykować i śmiać się. You will be able to find opportunities to do so. Znajdziesz okazję, żeby to czynić. With the Bible. Biblii. And with her. I w pismach Ellen White. Let me share with you a few points that she makes. Podzielę się z wami kilkoma rzeczami. There are some in our church. Jest kilku w naszych kościele. And in other churches. I w innych kościołach. Who refuse to accept and obey. Którzy nie chcą zaakceptować i przestrzegać. Until every objection is removed. A do czasu, gdy wszystkie pytania, na wszystkie pytania będzie im odpowiedziane. And there's no longer any opportunity for doubt. I gdy nie ma już żadnej możliwości do wątpienia. I know some people. Znam pewnych ludzi. There's not a lot of them, but I know some. Nie jest ich dużo, ale znam pewnych. And they say, oni mówią, I will only believe Ellen White, że uwierzę w Ellen White, to the extent that science has proved her correct. Tylko w takim stopniu, w jakim nauka udowodniła, że ona ma rację. Well, we pointed out two days ago,
Skazaliśmy dwa dni temu. Or at least in last Thursday. W ostatni czwartek. We pointed out that if you had waited for science to prove she was right on smoking and lung cancer. Powiedzieliśmy, że gdybyśmy chcieli czekać do czasu, gdy nauka udowodni jej wyrażenia dotyczące palenia. You would have had to wait 90 years. Musielibyśmy czekać 90 lat. It took science 90 years to catch up to Mrs. White on smoking and lung cancer. Dopiero po 90 latach nauka udowodniła związek pomiędzy paleniem i rakiem płuc. But there are some who say, I'm not going to believe her. Ale są tacy, którzy mówią, że nie uwierzę w nią. There are some who say, I won't believe the Bible. Są tacy, którzy mówią, że nie uwierzę w Biblię. Until every objection is removed. Do czasu, gdy wszystkie moje obiekcje są usunięte. And Mrs. White says, Ellen White mówi, if you take that position, jeśli zajmujecie takie stanowisko, you will never come to light. Nigdy nie dojdziecie do światła. If you refuse to believe, jeśli odrzucicie wiarę, until every shadow of uncertainty, do czasu, gdy każdy cień wątpliwości and every possibility of doubt is removed, i każda możliwość wątpliwości jest usunięta, you will never believe. Nigdy nie uwierzycie. The doubt that demands perfect knowledge, wątpliwości do czasu, gdy się ma dokładną wiedzę, will never yield to faith. Nigdy nie doprowadzą do wiary. And the man or woman who turns from the weight of the evidence, a mężczyźni i kobiety, którzy określają swój stosunek na podstawie ciężkości dowodów, z powodu kilku jakichś drobnych rzeczy, które jeszcze nie są wyjaśnione, that man will find himself left in the cold, chilling atmosphere of unbelief. Ci ludzie znajdą się w takiej letniej atmosferze niewiary and will ultimately make a shipwreck of faith. I staną się takimi wrakami wiary. Why do people believe in Mrs. White? Dlaczego ludzie wierzą w Ellen White? Why do people disbelieve in Mrs. White? Dlaczego ludzie nie wierzą w Ellen White? I'm sure there are as many reasons as there are people. Myślę, że jest tyle powodów, ilu jest ludzi. One reason why I believe in her, jeden z powodów, dlaczego ja wierzę, is that the evidence is about 90% in her favor. To, że jest około 95% dowodów na jej korzyść. Maybe 10% is still a little cloudy. Być może 10% jest ciągle jeszcze tak zachmurzonych. There are very few things in life that you can even get 90% on. Jest mało rzeczy w życiu, które możecie udowodnić w tak dużym stopniu. But why do Adventists sometimes tend to doubt? Ale dlaczego adwentyści czasami są skłonni, żeby wątpić? Chciałbym zasugerować trzy powody. Pierwsze. Ignorance of the facts. Ignorancja faktów, niezauważanie faktów. It is one aspect of human nature. Jest to pewien aspekt ludzkiej natury, that we tend to be down on what we aren't up on. Że poniżamy coś, co w istocie ma dużo dowodów. I never have had any trouble. Nigdy nie miałem problemów. As a pastor preparing people for baptism. Jako pastor przygotowujących ludzi do chrztu. In getting them to believe Mrs. White was a prophet. Aby sprawić, żeby wierzyli w to, że Ellen White jest prorokiem. I start in very early in my contact with these prospective converts. Ja zaczynałem już wcześniej mówić im, tym przygotowującym się do chrztu, to get them reading Mrs. White. Mówić im, żeby czytali Ellen White. I don't tell them who she was. Nie mówiłem im, kim ona była. I won't do that for a long time. Nie mówiłem im przez długi czas. But I'll give them steps to Christ. Ale dawałem im książkę Droga do Chrystusa. Or Desire of Ages. Albo Życie Jezusa. And I say, i mówiłem, I have read this book. Czy przeczytałem tę książkę. It has been a fantastic blessing to me. I była to fantastyczna książka, pełna błogosławieństw dla mnie. Maybe you'll get a blessing out of it. Być może ty też ubłogosławisz się, czytając ją. A warm recommendation like that, then I'll often read it. A więc z taką ciepłą rekomendacją, zachęceniem, oni to czytali. And I've had them come back to me.
Oni wracali do mnie, not knowing who the author was, nie wiedząc, kim jest autor, and saying to me, mówili do mnie, this really is fantastic. To rzeczywiście jest fantastyczne. And sometimes they will even say, a czasami nawet mówili, the author must have been inspired. Że autor musi być natchniony. And I smile, uśmiechałem się and say, well, maybe that's so. I mówiłem, no być może tak. I don't tell them who she was then. Nie mówiłem im nawet wtedy, kim ona była. I just give them another book. Dawałem im inną książkę. By the same author. Tego samego autora. Well, if you like this one, you like this one. Czy chcesz tę książkę, czy tamtą? I get them reading Mrs. White right away. Kazałem im czytać. Chciałem, żeby czytali dużo Ellen White. Without knowing who she was. Nie, oni nie wiedzieli, kim ona jest. Then, fairly well along in my series of Bible studies, i dopiero później, udzielając lekcji biblijnych, I will start to talk about prophets in the Bible. Mówiłem o prorokach w Biblii. And then how the Bible predicts the gift of prophecy will be in his people in the last days. I o tym, jak Biblia przepowiada, że dar proroctwa będzie pod koniec czasów. Then I start talking about Mrs. White. I mówiłem o Ellen White. And I give them plenty of information. Dałem im dużo informacji. Maybe too much. Być może za dużo. I heard about a little boy in the fourth grade of primary school. Słyszałem o małym chłopcu w czwartej klasie szkoły podstawowej. The teacher gave him a book about a certain animal whose English name is penguin. Nauczyciel dał mu pewną książkę o pingwinach. She said, read the book. Przeczytaj tę książkę, powiedział. And then write a report of it for me. I napisz sprawozdanie z tego, jak przeczytałeś. The boy read the book. Chłopak przeczytał książkę and he started out his report i zaczął pisać with these words. Od tych słów. This book told me more about penguins than I wanted to know. Ta książka powiedziała mi o pingwinach o wiele więcej niż chciałem wiedzieć o nich. Nobody who studies for membership in the church under me is going to be ignorant about Mrs. White. Nikt, kto przygotowywał się do chrztu, którego ja przygotowałem do chrztu, nie był poinformowany o Ellen White. On informował i wszystkich, ale muszę wam coś powiedzieć. Ale są adwentystyczni pastorzy, którzy ludziom przed chrztem nie mówią zbyt dużo o Ellen White. I jest kilku, którzy nie mówią w ogóle nic. They may have different reasons. Oni być może mają różne powody. And one of them may be, a jednym z nich być może, that they are afraid the person will not go through with baptism. Że jest taki, że jeśli zaczną mówić o tej osobie Ellen White, to ta osoba nie ochrzci się. And sometimes, i czasami there is such pressure on pastors, jest taki nacisk na pastorów, to have a long list of baptisms, aby mieć długą listę osób ochrzczonych, that they are not going to tell the person anything that they think may cause them to turn away from baptism. Że nie mówią tym osobom nic, co by odwróciło tych osób od chęci chrztu. Well, that's unfortunate. Nie jest to nieszczęście. It shouldn't be. Nie powinno tak być. But there are cases where it is. Ale są przypadki, że tak się dzieje. And I had one man tell me, pewien człowiek powiedział mi, that he never heard about Mrs. White, że on nigdy nie słyszał o Ellen White, until he and the pastor together, aż on i pastor razem walked up the steps into the baptistry pool, weszli na stopnie baptysterium, and the pastor said to this man he was going to baptize in the next 2 minutes. Za 2 minuty ten człowiek miał być ochrzczony. By the way, did you know Adventists have a prophet? O, tak przy okazji, czy wiesz, że adwentyści mają proroka? Before the man could react, i zanim człowiek mógł coś powiedzieć, zareagować, splash! Now that's terrible. Tak, to jest okropne. But it happens. Ale tak się dzieje. Well, I would not blame a person like that. Nie potępiam takich osób, for not believing in Mrs. White. Którzy nie wierzą w Ellen White. They haven't any information. To znaczy, że nie mają jeszcze wszystkich informacji. And this is one reason why some people don't believe in Mrs. White. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego niektórzy ludzie nie wierzą w Ellen White. They haven't had the information. Nie mają zbyt dużo informacji. Now, I've never yet had an experience. Jeszcze nie miałem takiego doświadczenia, takiego przypadku, baptism, przygotowując osobiście kandydatów, who rejected Mrs. White,
którzy odrzucili Ellen White. I suppose it could happen. A tak mogło się dziać. But in 41 years in the ministry, I have yet to have the first one. Ale w moim okresie kaznodziejstwa 41 lat miałem only one. I've never had one. A nie miał ani jednego. Because I give them plenty of information. Ponieważ dawałem im dużo informacji. I've been trying to give you plenty of information. I chcę wam dać dużo informacji. All right, one reason why some rejecter is ignorance. Dlaczego ci, którzy odrzucają Ellen White, niektórzy z nich są ignorantami? To znaczy... A second reason why some Adventists reject her. I druga przyczyna, dlaczego niektórzy odrzucają, is because they have read something from her pen. Ponieważ przeczytali coś spod jej pióra. That says, don't do something that they want to do. Co brzmiało, nie rób tego, a oni właśnie lubieli to robić. It may be in the area of food. To mogło być, jeśli na obszarze pożywienia, jedzenia. Clothing. Mogło chodzić o ubranie. Recreation, entertainment. Spędzanie wolnego czasu. And they don't like what they read. I nie lubię, nie podobało im się to, co Ellen White na ten temat napisała. Now if they say this woman is a prophet. Jeśli oni mówią, że ona jest prorokiem, to potępiają samych siebie. And they don't do what she says. A oni nie czynią tego, co robi. Then they are condemning themselves. I am going against the prophet. A więc potępiają samych siebie, ponieważ działam wbrew prorokowi. But if they say, ale jeśli mówią, she's not a prophet. Ona nie jest prorokiem. What she wrote there is only her opinion. To, co ona napisała, to jest tylko jej opinia. They're generous. Oni są uczciwi w tym. She's allowed to have an opinion. Ona może mieć swoją opinię. But that's her opinion. Ale to jest jej opinia. I'm allowed to have an opinion. Ja też mogę mieć swoją opinię. I don't agree with her opinion. Ja nie zgadzam się z jej poglądem. And if they put it just at the level of human opinion. Jeśli zrównają ją po prostu na poziomie ludzkich poglądów. If they don't do what she says. Jeśli ona nie czyni to, co mówi, jeśli oni nie czynią to, co ona mówi. Then they're not condemning themselves. To oni nie potępiają samych siebie. In the 1950s. W latach 50. tego wieku. The name of Leon Festinger. Imię Leona Festingera was in all the textbooks on social psychology. Było we wszystkich podręcznikach psychologii socjologicznej. He was the most quoted social psychologist in university textbooks on social psychology. On był najczęściej cytowanym psychologiem społecznym. He had a theory that applies right here. Stworzył teorię, która stosuje się tutaj. It has a strange name. Ma dziwne nazwę ta teoria. He called it. Nazywał ją. The theory of cognitive dissonance. I can't. Don't even try to translate. Więc teoria jakieś, nie wiem. I will explain it. Objaśnię wam to. Okay. If what you say you believe is over here. Jeśli to, w co wierzycie, jest gdzieś tutaj. This is your belief. To jest wasza wiara. Or at least what you say you believe. Przynajmniej mówicie, że to wierzycie. Okay, belief is over here. A więc wiara jest tutaj. And what you do is over here. A to, co robicie, jest tutaj. Behavior is here. Zachowanie jest tutaj. Belief is over here. A wiara jest tutaj. Okay. If that is true. Jeśli taka jest prawda. One of three things is going to happen to you. Może się zdarzyć jedna z trzech rzeczy. One. Pierwsza. You will say, I really do believe this. Powiecie, że ja rzeczywiście w to wierzę. And my belief is not in harmony. Ale a moja wiara nie jest w harmonii. So I'm going to bring my belief, I'm going to bring my practice in harmony with my belief. Więc ja będę chciał, by moja praktyka była, moje życie było w harmonii z wiarą. And I'll put the two of them together here. I trzymam je razem, po prostu wierzę, działam tak, jak wierzę. Or a second alternative. I druga możliwość. Belief here. Wiara tutaj. Practice here. Praktyka tu. All right, I'm going to say I really don't believe that. Mogę powiedzieć, ja w istocie nie wierzę w to tak dosłownie. And I will change my belief. I więc zmienię moją wiarę, poglądy. I'll bring it over here. A więc moje poglądy to make it in harmony with what I'm really doing. Czynię w harmonii z moimi zachowaniami. Or your third alternative. A trzecia alternatywa? You will lose the balance of your mind. Że stracisz równowagę swojego umysłu. And Festinger's theory has been proven by many people. I jego teoria została udowodniona przez wielu ludzi. All right, the second reason why some rejecter. Druga przyczyna, dlaczego niektórzy odrzucają ją. Her counsels cut across something they want to do. Że jej rady dotyczą pewnych rzeczy, do których nie chcą się oni dostosować. There is a third reason.
Trzecia przyczyna. Indeed, there may be more than three, but I'm giving you three. Jest być może więcej niż trzy, ale ja wam daję tylko te. This is, I am sure, the reason why Walter Ray has rejected her. I to jest przyczyna, ja jestem pewien, dlaczego Walter Ray ją odrzucił. Walter Ray odkrył, that the way inspiration and revelation operate, że sposób, w jaki działa natchnienie i objawienie, was not the way he thought it was. Nie działało w taki sposób, jak on uważał, że działa. Walter Ray believed in verbal, mechanical inspiration. Walter Ray wierzył w werbalne, mechaniczne natchnienie. He believed that the prophet took every word dictation from God. On wierzył, że prorok, pisarz spisał wszystko, co Bóg mu dyktował. It wasn't that way with the Bible, and it wasn't that way with Mrs. White. Ale jak wiemy, nie została spisana ani Biblia, ani dzieła Ellen White. And when Walter Ray found that out, i gdy Walter Ray to odkrył, he threw out the whole thing. Odrzucił wszystko. We have a saying in America. Mamy powiedzenie w Stanach, that when you give a baby a bath, że kiedy kąpiesz dziecko, you will throw the bath water out. Wylewasz wodę. But you should not throw the baby out with the bath water. Ale nie możesz wylać dziecko z kąpielą. And that's what Walter Ray has done. A to uczynił Walter Ray. I mentioned yesterday the name of Dr. Frank Lewis Marsh. Wczoraj wspomniałem nazwisko doktora Louisa Marsha. 31 years ago I took a class from him. 31 lat temu chodziłem na jego wykłady. In science and religion. Z dziedziny nauki i religii. When I got my MA degree in Washington. Wtedy gdy pracowałem na moje magisterium w Waszyngtonie. He said many very helpful things. On powiedział wiele bardzo pomocnych rzeczy. But he said one thing that I have never forgotten. Ale powiedział jedną rzecz, której nigdy nie zapomnę. It helped me greatly. Pomogło mi to bardzo. And I know it has helped other people with whom I have shared it. I chciałbym się z nią podzielić, być może i wam pomoże. This is what Dr. Marsh said. To powiedział Dr. Marsh. I am a scientist. Jestem naukowcem. I am also a Seventh-day Adventist. Jestem także adwentystą dnia siódmego. And I read Ellen White. I czytam Ellen White. Now, when I read some things she wrote, i gdy czytam coś, co napisała, the part of me that is a scientist, ta część mnie, która jest naukowcem, says, this is very strange. Mówi, że to jest bardzo dziwne. And science doesn't really agree with it. I że nauka z tym się tak znowu nie zgadza. But the Adventist inside of me, ale adwentysta wewnątrz mnie, says, mówi, okay, w porządku. In my mind, w moim umyśle, I have put a shelf. Ja mam pewną szufladę. Now he's speaking metaphorically, of course. Oczywiście mówi symbolicznie. I have a shelf in my mind. Mam półkę w moim umyśle. And when I read something that as a scientist doesn't make sense in Mrs. White's writings, i gdy czytam coś, co z punktu widzenia nauki nie ma sensu, I don't worry about it. Nie martwię się tym. I just put it on the shelf. Po prostu kładę te informacje do tej szuflady. Now he said the thing that has amazed me over the years. Powiedział, że to, co mnie zdumiało poprzez te lata, is not the number of things I had to put on the shelf. To nie liczba tych rzeczy, informacji, które włożyłem do tej szuflady. The thing that has amazed me over the years. Ale to, co mnie zdumiewa poprzez lata, are the number of things I could take off the shelf afterward. To liczba rzeczy, które mogłem wyciągnąć z tej szufladki because of new discoveries of science, z powodu nowych odkryć w nauce, that clear up the problem, które wyjaśniły ten problem. Now he said, I still have a few little things on that shelf. Powiedział, że ja ciągle tam mam kilka rzeczy w tej szufladzie. And he said, I expect to have them there when Jesus comes. I spodziewam się, że one tam cały czas będą do momentu, gdy przyjdzie Chrystus. Remember what we said a moment ago. Pamiętajcie, co powiedzieliśmy kilka chwil temu. God does not propose to remove all opportunity for doubt. Bóg nie usuwa możliwości do wątpienia. Those who look for pegs on which to hang their doubts. Jeśli ktoś szuka haków, na którym może powiesić swoje wątpliwości, we'll find them. Znajdzie je. And so he said, I don't expect
to have every one of them off the shelf by the time Jesus comes. I on powiedział, że ja nie spodziewam się, że wszystkie je wyciągnę z tej szufladki do czasu, gdy przyjdzie Chrystus. But he said I've been able to take a lot of them off the shelf. Ale powiedział, że poprzez te lata mogłem wyciągnąć z tej szuflady wiele rzeczy, które zostały udowodnione. And there may be even a few more before I get done. Ale może będzie trochę tam pozostanie. Now, the Adventist pioneers, adwentystyczni pionierzy, had an advantage, mieli pewną korzyść, and a disadvantage, i niekorzyść. And you and I today, i wy i ja dzisiaj, have an advantage, macie pewną korzyść, and a disadvantage, i niekorzyść. Let's look at them. Spójrzmy na nie. The pioneers had an advantage. Pionierzy mieli taką korzyść. They had the living prophet right in their midst. Pośród nich żył prorok. If they didn't understand something she wrote, gdy nie rozumieli tego, co ona napisała, they could write her a letter. Mogli do niej napisać list. They could pick up the telephone and call her. Mogli zatelefonować do niej. Even though in those days the telephones weren't too good. Chociaż w jej czasach telefony nie pracowały zbyt dobrze. We don't have that advantage today. Nie mamy tej korzyści dzisiaj. That is our disadvantage. To jest nasza niekorzyść. For them, it was an advantage. Dla nich była to korzyść. But they had a disadvantage. Ale mieli także pewne niekorzyści. On a lot of things that Mrs. White wrote, jeśli chodzi o dużą ilość rzeczy, o których pisała Ellen White, science didn't jump up and say, it's true. Nauka nie od razu wypowiadała się, że to jest prawdą. On a lot of the things she wrote, w kwestii wielu rzeczy, które ona napisała, science took 50 or 60 years to say it's okay. Dopiero 50 lat później nauka udowodniła. On cigarette smoking and lung cancer, na temat palenia papierosów i raka płuc, science took 90 years. Nauce zajęło 90 lat, zanim to udowodniło. So they had a disadvantage. A więc mieli pewne niekorzyści też. They didn't have very much proof from science that what she said was okay. Nauka niezbyt dużo w ich czasach udowodniła to, co ona uważała za właściwe. That is not our disadvantage. Ale to nie jest nasza niekorzyść. Today, dzisiaj, we have scientific proof. Mamy naukowe dowody. For practically everything she ever said about the Adventist lifestyle. Praktycznie dotyczące wszystkiego, co ona powiedziała na temat adwentystycznego sposobu życia. Today there are literally dozens of non-Adventist scientists. Teraz są dziesiątki adwentystycznych uczonych, who have proved that what she said was so. Nieadwentystycznych uczonych, którzy udowodnili, że to, co ona powiedziała, jest racją. That's the advantage we had. To jest korzyść naszych czasów. That's the disadvantage the pioneers had. Ale pionierzy nie mieli tego. Now they had the living prophet. Mieli żyjącego pośród nich proroka. We don't. My nie. But we have a body of fulfillment. Ale mamy wypełniające się te rzeczy, that they didn't have. Których nie, oni nie mieli. And actually, i w istocie, it probably took more faith to believe in Mrs. White among the pioneers. Że być może trzeba było więcej wiary w czasach pionierów naszego kościoła, aby uwierzyć w Ellen White, than it does for us today. Niż to ma miejsce dzisiaj.